Dzień dobry Państwu, jest wtorek, godzina 10, więc jak zawsze czas na radiokanale na Wyspach, w którym porozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach minionej kolejki angielskiej Premier League, ale także będzie o triumfie Manchesteru City w Pucharze Ligi Angielskiej, wyścig o czołową czwórkę dosyć wolny, bo remis Manchesteru United z Evertonem, Tottenham przegrywa z Wolverhampton, także porozmawiamy o tych wszystkich najważniejszych wydarzeniach. A w naszym studiu goście Rafał Nahorny. Dzień dobry. Dzień dobry. I debiutujący Adrian Olek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy sobie od meczu Watfordu z Liverpoolem. Dosyć niespodziewanie, można by powiedzieć, że dosyć niespodziewanie. Watford wygrywa aż 3-0 na Vicarage Road z liderem. Seria Liverpoolu kończy się na 44 meczach bez porażki. I tak się zastanawiam, jak możemy traktować tę przegraną Liverpoolu? Czy to był bardziej wypadek przy pracy, czy biorąc pod uwagę też to, że piłkarze Jurgena Kloppa mieli problemy już z West Hamem, przegrali wcześniej w Lidze Mistrzów, można powiedzieć, że liderzy są w jakimś takim małym kryzysie. Dzisiaj nastąpi kolejna weryfikacja formy The Reds, bo Liverpool jedzie na Stamford Bridge zagrać mecz 1/8 finału Pucharu Anglii z Chelsea. Zobaczymy, jak tam wypadną piłkarze Jurgena Kloppa. Wcale tam poprzeczka nie musi być wyżej powieszona, ponieważ Watford już w pierwszym meczu z Liverpoolem, wcale nie tak dawno, napędził sporo strachu drużynie lidera. Ja tylko przypomnę, że 5 lat temu było takie spotkanie Watford-Liverpool i zakończyło się takim samym wynikiem i aż 3 piłkarzy Liverpoolu z obecnego składu wystąpiło w tamtym meczu. Lallana, Firmino i Origi pamiętają tamte lanie jeszcze za kadencji Brendana Rodgersa, tak jak słusznie wspomniałeś, 44 mecze bez porażki w lidze i stop. 404 dni czekał Liverpool na śmiałka, który wreszcie pokona ich w lidze. Ja myślę, że to zwycięstwo Watfordu nad Liverpoolem, przy okazji powiem, że to pierwszy raz od kilku lat zwycięstwa w ten sam weekend odniosły wszystkie 3 drużyny zajmujące ostatnie miejsca w tabeli i jak sobie przypomnimy, z kim grały, no to dojdziemy do wniosku, że w sytuacji, kiedy zaczyna się ten najważniejszy okres w rozgrywkach decydujący o tym, kto jakie miejsce zajmie na zakończenie, więcej determinacji wykazują te zespoły z dołu tabeli niż te walczące o europejskie puchary. Ta porażka z Liverpoolem dla mnie ma takie znaczenie dość ważne z tego powodu, że zaczniemy takim bardziej przychylnym okiem patrzeć na inne zespoły, bo nie docenialiśmy wielu dobrych meczów w wykonaniu innych zespołów, bo zawsze mogliśmy powiedzieć, no tak, ale Liverpool gra jeszcze lepiej i nie docenialiśmy tego, że tak jak na przykład ostatnio Manchester United ma serię 8 meczów bez porażki, że za Ancelottiego Everton nie przegrał żadnego meczu na własnym boisku, że liderem klasyfikacji Złotej Rękawicy jest dość nieoczekiwanie Nicky Pope, bo zawsze Liverpool, Liverpool i Liverpool. Nie mam pojęcia, jak się dzisiaj spisze Liverpool, czy to jest jakiś dołek, czy to jest tylko zadyszka, czy rzeczywiście Liverpool ma prawo czuć się już trochę zmęczony sezonem, taką intensywnością spotkań i no naprawdę fantastycznym bilansem, bo to, że nie dogonił i nie pobił Arsenalu, że nie będziemy o nim mówili, że są niezwyciężeni, nietykalni, to wcale nie znaczy, że spisywali się, że ten sezon należy zapisać na straty, bo przecież no, nie na tym polega sport, by porównywać wyniki z tego sezonu. Nie na tym tylko polega do sezonu, w którym ktoś był jeszcze lepszy, ale najważniejsze jest jednak to, które miejsce zajmie na zakończenie ligi. Adrian, jakie ty miałeś wrażenia po meczu? Dla mnie takim wypadkiem przy pracy był bardziej ten mecz przeciwko Atletico niż ten z Watfordem. Tutaj widziałem zupełnie inną drużynę, jakąś taką ogólnie panującą niemoc w zespole Liverpoolu.
Trafiłem na taką statystykę expected goals. Wiadomo, różne portale różnie to liczą, ale w meczu z Watforda ona była na poziomie 0,2. W meczu z Atletico było 0,5. Nie spodziewalibyśmy się tego po Watfordzie, który zagrał kapitalne spotkanie. Tam każdy z zawodników dołożył swoją cegiełkę. No ale też nie zapominajmy, że oni przecież stracili po paskudnej kontuzji. Doznał Gerard Deulofeu, wszedł Pereira i w ogóle to nie wybiło z rytmu Watfordu. Oni dalej grali swoją piłkę, dalej nie bali się po prostu zaatakować tego Liverpoolu, bo w wielu spotkaniach w tym sezonie Liverpool wygrywał chyba 10 takich spotkań było w Premier League, w których wygrywał różnicą tylko jednego gola. Z Aston Villą, pamiętamy, 87 minuta, doliczony czas gry. Często te wygrane w końcówkach meczów, nawet na Old Trafford. Manchester United przecież miał duże szanse, żeby ten Liverpool pokonać, a jednak zawsze czegoś brakowało. Watford po prostu poszedł jak po swoje, nie obawiał się Liverpoolu. Zresztą mówili piłkarze po tym spotkaniu, czy to Troy Deeney, czy Ben Foster, że oni mieli po prostu swój plan. Jak zobaczyli, że Salah, czy Mane muszą, czy Firmino cofać się tak głęboko po piłkę, to oni wiedzieli, że oni już ich mają, że to działa, co nakreślił im Nigel Pearson. Oni będą to dalej wykonywać, a potem to już poszło takie domino. No, wszyscy będą wskazywać pewnie Dejana Lovrena jako winowajcę tej porażki. Fakt, że przy drugim golu wyjątkowo nie popisał się w defensywie. Ale też myślę, że brak Hendersona też tutaj mógł odegrać swoje znaczenie, no bo jednak ten piłkarz ogromny postęp poczynił w ostatnich latach i stał się prawdziwym kapitanem Liverpoolu. Kilka lat temu myślę, że mało by kto pomyślał, że może w taki sposób zostać liderem drużyny. No właśnie, Liverpool oddał tylko jeden celny strzał, a w tej sytuacji no trudno myśleć o zwycięstwie nad zespołem, który strzela 3 gole. No tak, no ale jakie są tak naprawdę symptomy tej porażki? Dlaczego nie powiodło się Liverpoolowi? Tak się zastanawiano. Adrian powiedział, że może ten brak Jordana Hendersona. Też nie było Joe Gomeza, jednak mimo wszystko Anglik jest ważną postacią Liverpoolu. Nie przegrał jeszcze w Premier League w tym sezonie, więc jak go zabrakło, no to może jakoś to wybiło. Każdy zawodnik, którego zabrakło, nie przegrał w tym sezonie, bo Liverpool przegrał po raz pierwszy, ale to nie może być w żaden sposób usprawiedliwieniem, w żaden sposób wymówką, ponieważ drużyna, która zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, musi mieć szeroką kadrę i w zasadzie no, każdy zespół w Premier League ma swoje kłopoty z kontuzjami i śmiem twierdzić, że wiele z tych zespołów ma większe kłopoty niż Liverpool, bo mówi się, że ta kontuzja Gomeza nie jest zbyt groźna. Poza tym Lovren i Matip no, cały czas uważani są za takich równorzędnych rywali Gomeza w walce o miejsce w podstawowym składzie u boku Van Dijka, który notabene też nie zaliczył najlepszego występu. A też się zastanawiam, bo cały czas mówiliśmy o Trencie Aleksandrze Arnoldzie jako o prawie perfekcyjnym obrońcy. Też nie macie takiego wrażenia, Adrian, nie masz takiego wrażenia, że jednak te asysty trochę przyćmiły jego braki w defensywie. No widzieliśmy parę razy sytuacji rzeczywiście w tym sezonie, gdzie Trent Alexander-Arnold był ogrywany. Teraz robił to bez większego problemu Ismaila Sar. Myślisz, że to też jest problem dla Jurgena Kloppa? Myślę, że w systemie gry, jaki preferuje Jurgen Klopp, tak jak powiedziałeś, te ofensywne działania Arnolda zakrywają te jego braki defensywne, które niewątpliwie ma. Ja zawsze mówię, że gdyby dało się połączyć Arona Wan-Bissakę i Trenta Aleksandra Arnolda, to Anglicy mieliby najlepszego prawego obrońcę na następną dekadę, bo jeden jest fantastyczny w defensywie, drugi w ofensywie. No i to też był ten słabszy punkt Liverpoolu akurat w tym spotkaniu, ale tak jak Rafał wcześniej wspomniał, no Van Dijk też nie zagrał. Możemy tak o każdym powiedzieć, że to nie był ich najlepszy mecz po prostu indywidualnie. Mówimy często, że przy Van Dijku jego partnerzy ze środka obrony rosną, są jeszcze lepszymi piłkarzami, a może to przy Joe Gomezie właśnie. A może tak. Virgil Van Dijk był tak wybitny w tym sezonie też, no bo ta współpraca z Dejanem Lovrenem wyjątkowo się nie układała. Troy Deeney też mówił, że wszystkie swoje rajdy czy ustawianie na boisku planował właśnie po to, żeby grać na Lovrena, że tu jest ten zapalnik w defensywie, ale wszystkie te tracone gole, no tam brak asekuracji. Gdzieś tam zaspał Van Dijk, gdzieś tu zaspał Trent, gdzieś Lovren. No suma takich błędów doprowadziła do po prostu
wysokiej porażki. Zespoły, które stawiają na ofensywę, no zwykle gorzej grają w obronie. Tak jest z Manchesterem City i tak jest z Liverpoolem. Można oczywiście, mówiąc pół żartem, pół serio, że Robertson i Trent Alexander-Arnold, grając tak ofensywnie, tak często atakując bramkę rywali, no w pewnym sensie oduczyli się grać w obronie, bo tak rzadko mieli do czynienia z groźnymi napastnikami, z groźnymi atakami drużyn rywali. Chciałbym jeszcze na chwilkę zatrzymać się przy Watfordzie. Nigel Pearson powiedział po tym spotkaniu, że to jednak są tylko trzy punkty. Oni do otrzymania potrzebują znacznie więcej, ale myślisz, Rafał, że może to zwycięstwo znaczyć dla piłkarzy coś więcej niż tylko trzy punkty? No dobrze, że zwróciłeś uwagę, że tutaj Watford to jest klucz do wyniku tego spotkania. Nie tylko słabsza dyspozycja Liverpoolu, ale właśnie praca Nigela Pearsona z Watfordem. Przecież Szerszenie już tydzień temu mogły zdobyć punkty. No brzmi to w moich ustach może niewiarygodnie w sytuacji, kiedy Watford przegrał na Old Trafford 0-3, ale ci wszyscy, którzy oglądali to spotkanie, doskonale wiedzą, że po pierwszym kwadransie powinno być 2-0 dla gości i tylko taka niefrasobliwość, już nie pamiętam, czy Ducouré, czy Dineya, sprawiła, że ta piłka w siatce nie lądowała, że Watford, odkąd pojawił się w klubie Nigel Pearson, rozegrał kilka naprawdę wyśmienitych spotkań. Nie wszystkie kończył jednak korzystnym rezultatem, bo zawsze czegoś brakowało, ale fakt, że akurat w meczu z Liverpoolem Watford dodatkowo się jeszcze sprężył i wygrał ostatecznie to spotkanie, to nie jest aż tak wielką sensacją, jak wielu mogłoby się wydawać, bo Watford od dłuższego czasu sygnalizował formę, którą można było, która musiała się w końcu przełożyć na rezultat. No i padło na Liverpool, na lidera, to oczywiście jest w pewnym sensie sensacją, ale nie do końca. No pamiętamy, że Nigel Pearson debiutował na Anfield jako tak jest. Menedżer Watfordu i to też był mecz, w którym myślę Watford był jedną z niewielu drużyn, która tak mocno potrafiła postawić się Liverpoolowi na Anfield. Oczywiście przegrali tam to spotkanie, ale tam już były sygnały, że zaczyna się dobrze dziać w tym zespole i Nigel Pearson może to poukładać. To też mogą być takie trochę dla nich nieoczekiwane trzy punkty, a to może być ogromny bonus w walce o utrzymanie. No właśnie, chodzi teraz, zatrzymajmy się przez chwilę na tej walce o utrzymanie. Myślisz, Adrian, że Watford, patrząc na to, jak się prezentuje, jak zaprezentował się w meczu z Liverpoolem, ma jakieś większe szanse na utrzymanie? No teraz po tym zwycięstwie wydostali się ze strefy spadkowej. Odkąd Nigel Pearson objął ten zespół, ja nie widzę w nim kandydata do spadku. Zastanawiam się tylko, jak wpłynie właśnie kontuzja i nieobecność Gerarda Deulofeu na te ostatnie kluczowe 10 kolejek. Ja sobie wynotowałem takie wspaniałe powroty, których byliśmy świadkami w poprzednich sezonach, m.in. Sunderland 15-16, Leicester 14-15 ten sezon przed mistrzostwem, tak. Czy wcześniej Wigan, Fulham, West Ham jeszcze z Carlosem Tevezem. Jeszcze West Brom 2004-2005 chyba to był. Sezon. Przed ostatnią kolejką drużyna zajmowała 20. ostatnie miejsce, a wygrała w ostatniej kolejce, a na innych stadionach padły tak korzystne rezultaty, że awansowała z 20 na 17 miejsce. Zresztą z Tomaszem Kuszczakiem w bramce, bo tak jest. Stąd taka pamięć do tego wydarzenia. Wszystkie te drużyny, które wynotowałem sobie na 10 kolejek przed końcem, czyste konta, kolejno 4-3, 4-5-3. I wszystkie te drużyny w ostatnich 10 kolejkach miały taki sam wynik czystych kont, albo jeszcze wyższy. Czyli to jest ogromna przewaga w walce o utrzymanie, jeśli potrafisz zachować to czyste konto, nawet przy kulejącym ataku zawsze ten punkt sobie dopiszesz, a patrząc na przykład na takie Bournemouth, no to i na ich kalendarz, czy na Brighton, które przez cały sezon powtarzamy, że gra efektownie, gra ładnie, miło dla oka, to jest wszystko fajne, ale no, tych wyników nie ma, choć no przecież potrafią też zaskoczyć, pojechać na Emirates i przywieźć trzy punkty, ale właśnie przed Bournemouth i przed Brighton jest piekielnie trudny terminarz. No Bournemouth ma jeszcze 5 wyjazdów. Liverpool, Wolves, United, City i Everton. No, no tak. Nie wróżymy tam sukcesów być, za bardzo. Może być trudno. O Bournemouth jeszcze sobie porozmawiamy, ale teraz czas zatrzymać się przy finale Pucharu Anglii, Manchester City. Pucharu Ligi. Manchester City wygrywa 2-1 z Aston Villą po golach Aguero i Rodrigo. I w tych trudnych czasach dla Manchesteru City ten finał nabrał takiego dużego
Takie mam wrażenie przynajmniej, nie wiem, czy się Rafał ze mną zgonisz, takiego ogromnego znaczenia, bo jednak trudne czasy, te zawieszenie z Ligi Mistrzów, nie wiadomo jak to będzie, bo cały czas możemy tylko gdybać, no bo jeszcze nie ma odwołania, no i ten finał nagle jawił się jako taki moment, w którym można zapomnieć o problemach i można znowu wznieść trofeum i przypomnieć wszystkim, że jednak okej, mamy problemy, ale wciąż jesteśmy znakomitą drużyną. No co chwilę w zasadzie po tym, jak UEFA ogłosiła decyzję o dyskwalifikacji Manchester United, piłkarze klubu z Etihad przypominają w taki sportowy sposób, że odcinają się od tego wszystkiego, że im płaci się za występy na boisku i w zasadzie od tamtej pory wygrywają mecz za meczem, bo przecież kilka dni wcześniej potrafili w Madrycie wygrać z Realem Madryt. Tam musieli odrabiać straty i wygrać mecz z tak silnym zespołem w sytuacji, kiedy traci się jako pierwszy gola, to naprawdę jest duży wyczyn, a sam finał Pucharu Ligi i zwycięstwo w nim udowadnia, że Manchester City nie wybiera rozgrywek. On gra w każdych o zwycięstwo. Świadczą o tym wyniki za Pepa Guardioli, czy w lidze w poprzednich dwóch sezonach, czy właśnie w Pucharze Ligi, czy w Pucharze Anglii, czy nawet mecze o tarcze wspólnoty, bo w zasadzie no Guardiola jest bezbłędny w tych wszystkich meczach o stawkę, bez względu na to, w jakim składzie gra. Zresztą w finał z Aston Villą też mam wrażenie, że wystawił najlepszych zawodników. Wiem, że De Bruyne zaczął na ławce rezerwowych, ale ja wiem, że to jest rotowanie składem. No nie było Garcia w składzie, nie było innych zawodników, których od czasu do czasu z tej młodzieży próbuje Pep Guardiola. Był tylko Phil Foden, no ale to już jest taki pełnoprawny członek kadry meczowej. Zresztą Phil Foden, nie wiem, czy nie był najlepszym piłkarzem w ogóle, znaczy, tego dostał spotkania. Tytuł, tak, dostał, ale wiemy, meczu, że to czasami się daje najmłodszemu, a to z różnych powodów, ale rzeczywiście on, Zinchenko, Rodri to piłkarze, którzy wiedli prym w tym spotkaniu, także myślę, że ci kibice neutralni, którzy współczują trochę Manchesterowi City w sytuacji, gdy UEFA ukarała ich tak surowo, no to trzymali kciuki za Manchesterem City, żeby właśnie w taki sportowy sposób zareagował na te wszystkie pozaboiskowe wydarzenia. Pep Guardiola mówił, że prędko żaden inny zespół nie będzie w stanie powtórzyć takich wyników jak jego zespół. 8-9 krajowych pucharów ostatnio. Adrian, ty myślisz, że rzeczywiście będzie zespół, który może tak zdominować krajowe rozgrywki, co obywatele? Wątpię, żeby znalazł się taki zespół w najbliższym czasie, bo też Manchester City potwierdza swoją szeroką kadrą. Wiemy, jak wyglądają te początkowe fazy Pucharu Ligi, te składy pół na pół, albo juniorzy kontra ci, którzy grają mniej i tak dalej, no ale tak jak Rafał wspominał, Manchester City nie odpuszcza, wygrał ten puchar trzeci raz z rzędu i możemy mówić, że to jest najmniej ważny puchar w sezonie i tak dalej, ale jednak jeśli ktoś wygrywa go trzy razy z rzędu, zaczyna to nabierać pewnego prestiżu. Ja się z tego powodu cieszę, bo może faktycznie zaczniemy te rozgrywki traktować trochę poważniej. No, wspominaliśmy o Philu Fodenie. On już ma 8 tytułów z Manchesterem City, a dopiero jest na początku swojej kariery. Też duża odwaga Pepa Guardioli, bo on od stycznia chyba tylko 5 minut rozegrał. Wychodzi w podstawowym składzie na finał. To już jest doświadczony piłkarz, o tym wiemy, ale wychodzi na pełne Wembley, na finał Pucharu Krajowego i zostaje najlepszym zawodnikiem meczu. Popisuje się no, cudownym zachowaniem przy tej bramce Aguero. Nie jeden by chciał kończyć tę akcję, on jeszcze go tam dojrzał, zgrał mu tę piłkę, ale to co najbardziej mnie uderzyło w tym, w zasadzie już po końcowym gwizdku, ten załamany Jack Grealish, dla którego była to życiowa szansa, żeby ze swoim ukochanym klubem coś zdobyć. Oni bardzo długo czekają na jakikolwiek puchar, no i on sobie zdawał sprawę z tego, że pewnie już w następnym sezonie będzie reprezentował inny klub i to był ostatni gwizdek tak naprawdę. No tak. Dla mnie Puchar Ligi to naprawdę prestiżowe rozgrzewki, może mniej prestiżowe niż Premier League, niż Puchar Anglii, ale wciąż... Nie zgadzam, mówisz, że lepiej skasować te rozgrzewki. Ale wciąż prestiżowe, no jedyny zarzut, jaki mam pod adresem organizatorów tych rozgrywek, że nie zadbali o to, by wszystkie zespoły mogły grać w najsilniejszych składach. Oczywiście myślę o tym kuriozalnym spotkaniu Aston Villa-Liverpool, kiedy to The Reds,
czy chcieli, czy nie chcieli, musieli zagrać w tym spotkaniu juniorami, bo w dniu meczu byli w Katarze i rozgrywali spotkania o klubowe Mistrzostwo Świata. Tego nie mogę zrozumieć, że wcześniej nie udało się znaleźć odpowiedniego terminu i dziwię się organizatorom, bo to właśnie takie szczegóły wpływają na rangę imprezy. No tak, no ale ty mówisz, że to dla ciebie to są prestiżowe rozgrywki, a w sumie żaden z poważnych szkoleniowców Premier League tak tego nie traktuje. No potraktował to Pep Guardiola, a Manchester City to jest wciąż poważny klub mimo dyskwalifikacji UEFA. No i jeśli dwukrotny mistrz Anglii z rzędu i obrońca głównego trofeum wygrywa te rozgrywki, to znaczy, że traktuje je poważnie, bez względu na to, jakim składem gra. Grał silnym składem. No to, że gra Bravo zamiast Edersona, a Foden za De Bruyne, to w zasadzie wcale nie musi być osłabienie. No to prawda. Chwilę o Aston Villa. Czy ten finał był dla kibiców The Villans taką odskocznią, bo oni za chwilę wrócą do Premier League, tam nie zagrali jednej kolejki, spadli do strefy spadkowej. Jakie dajesz im szanse w ogóle na utrzymanie, biorąc pod uwagę, jakie też problemy ma Aston Villa? No tak, no pod nieobecność Aston Villa wszystko ułożyło się najgorzej jak mogło w ligowej tabeli. Nie dość, że wpadli ponownie do strefy spadkowej, no to jeszcze muszą mierzyć się z tym zaległym meczem. To zawsze jakoś tam będzie oddziaływać na ich psychikę, na ich myślenie. Jest trochę szkoda Aston Villa ze względu na te kontuzje całego kręgosłupu drużyny. Jeśli już Aston Villa ma spaść z ligi, to chciałbym, żeby to się zdarzyło na boisku, a nie w gabinecie medycznym po kontuzjach. I Magina, tak? Tak, i Hitona, i Wesleya. No. Musieli ratować ten sezon jak tylko mogli. No i taka porażka, w której ja się bałem w tym finale po golu na 2-0, że to się skończy pogromem jak z Watfordem w finale Pucharu Anglii. Przecież 1-6 przegrali niedawno u siebie z Manchesterem City. Dokładnie, ale jednak Aston Villa potrafiła się podnieść. Nie potrafił się podnieść John Stones w porę. To też jest ciekawe, że zawsze jemu się przytrafiają takie kuriozalne błędy w defensywie, no ale już z tym musi żyć Pep Guardiola i to pewnie też kolejny znak, że trzeba tę obronę wzmocnić. Na pewno będzie trudno Aston Villa wrócić do ligowego rytmu, bo tak jak powiedziałeś, to była dla nich wspaniała przygoda. Po drodze jeszcze ograli Leicester, przecież też będący wtedy w wyśmienitej formie. No, zawsze ten brak pucharu, nieukoronowanie tego dobrego występu w danych rozgrywkach gdzieś tam pewnie spuszcza powietrze trochę z zespołu i może im trochę zająć powrót do właściwego rytmu. Jeszcze zwrócę uwagę na to, co zrobił Dean Smith, menedżer Aston Villa, który posadził na ławce rezerwowych Pepe Reina, a do bramki wpuścił Nylanda, człowieka, dzięki któremu Aston Villa znalazła się w finale. Wiemy, że na pewno Hiszpan jest lepszym bramkarzem od Norwega, mimo zaawansowanego wieku, ale to fantastyczne interwencje Nylanda w meczu z Leicester spowodowały, że Aston Villa mogła w ogóle zagrać w finale. No to prawda. Przechodzimy dalej. Chelsea remisuje 2-2 z Bournemouth. Kolejne stracone punkty piłkarzy Franka Lamparda i kolejny raz chyba można powiedzieć, że kompletnie na własne życzenie, że Chelsea jednak cały czas ma problemy. Nie wiem, czy to jest kwestia koncentracji, czy to jest kwestia umiejętności, czy kwestia rotowania. No jest mnóstwo tych takich malutkich powodów, ale cały czas Chelsea no, nie może znaleźć tego odpowiedniego rytmu. Tak, oczywiście wcześniej z Bayernem przegrała, bo była zespołem zdecydowanie słabszym, ale jeszcze wcześniej na własnym boisku przeciwko Manchesterowi United, choć stworzyła dużo więcej okazji, to nie potrafiła zdobyć nawet jednego punktu i tak samo było na Dean Court. Londyńczycy byli lepsi, mieli jednego świetnego egzekutora Marcosa Alonso, który bardzo szybko odbudował się po czerwonej kartce, którą obejrzał właśnie w meczu z Bayernem i tutaj strzelił dwie bramki i to takie naprawdę bardzo efektowne, raz mocno pod poprzeczkę z bliska, ale do tego też potrzeba było umiejętności, a raz efektownie wyprzedził głową Ryana Fraziera, który zapomniał, że skrzydłowy powinien jednak też pracować ciężko w defensywie. No i tak padła druga bramka dla Chelsea, no ale drużyna Franka Lamparda gra bardzo niefrasobliwie. Nie można wszystkiego tłumaczyć młodością, tym, że nie było transferów i latem, i teraz zimą także. Coś jest nie tak.
Trudno też to usprawiedliwiać nieobecnością Kepy, bo on po prostu nie gra dlatego, bo zdaniem Franka Lamparda jest w gorszej formie od 38-letniego Caballero. Nie wiem jak, bo za chwilę będziemy tutaj rozpatrywać sytuację, kto zajmie czwarte miejsce w tabeli. Ja po porażce Leicester z Norwich tak się zastanawiałem, czy nie trzeba będzie zmodyfikować tego pytania i zapytać, czy walka nie toczy się także o trzecie miejsce, bo za chwilę grupa pościgowa dogoni Leicester, no ale ostatnio generalnie te kluby z Londynu nie są w najlepszej dyspozycji, bo i Chelsea, i Tottenham, i Arsenal, chociaż akurat tutaj tylko myślę o europejskich pucharach, nie zachwycają. I choć bardzo lubię Franka Lamparda, trzymam za niego kciuki, to wyniki ostatnich meczów, a zwłaszcza ta niefrasobliwość w pilnowaniu dogodnego, dobrego wyniku, no, zastanawia. No to prawda. Adrian, ty miałeś okazję komentować to spotkanie. Co tak naprawdę nie funkcjonowało w zespole Franka Lamparda? No, sam Frank Lampard zawarł to w jednym słowie, mindset, czyli nastawienie, czyli... Głowy nie wytrzymują czasem w zespole Chelsea. 8 goli straconych w pierwszym kwadransie po przerwie. Tak samo było w meczu z Bayernem. I w 6 meczach zdarzało się tak, że tracili 2 gole w odstępie 10 minut. Ta gra się kompletnie sypie, kiedy Chelsea traci gola. Druga połowa zaczęła się od wyśmienitej sytuacji Oliviera Giroud. Można było zamknąć to spotkanie. Tak naprawdę Bournemouth poza pierwszymi 5 minutami meczu, to też jest pewnie jakiś znak, że Chelsea nie wchodzi dobrze w początki spotkań czy drugich połów. Zresztą już jest 15 straconych punktów z pozycji drużyny, która prowadziła w meczu, więc tam wyraźnie coś nie gra, kiedy tylko Chelsea zostaje mocniej przyciśnięta. Kompletnie odcina prąd. Akurat w tym przypadku był to Tomori, ale zdarza się to każdemu pojedynczemu piłkarzowi w różnych meczach, bo tak naprawdę Bournemouth nie miało tutaj aż tylu okazji, dopóki Chelsea im ich nie dała. No to prawda, tak to mniej więcej wygląda. Ja też się zastanawiam nad zmianami, które przeprowadził Frank Lampard. To już teraz wystąpi od pierwszej minuty Olivier Giroud. Wiemy, że Tammy Abraham jest kontuzjowana, no ale też ma do dyspozycji Michiego Batshuayi. Rafał, ty jak sądzisz, jaka jest hierarchia teraz obecnie napastników Chelsea? Czy może Frank Lampard w tym trudnym momencie będzie się trzymał bardziej doświadczonego Giroud? No bo umówmy się, no to też jest facet, który zagrał dużo spotkań wcześniej w Arsenalu, jest mistrzem świata, więc może potrzeba takiego doświadczenia w drużynie The Blues. No na pewno numerem jeden w tej hierarchii napastników u Franka Lamparda przez wiele miesięcy pozostawał Tammy Abraham. I myślę, że byłoby do tej pory tak samo, gdyby nie kontuzja Anglika, ale myślę, że Frank Lampard powinien uderzyć się w piersi i mieć do siebie trochę pretensji o to, że tego urazu doznał Tammy Abraham, bo on kilka razy występował w podstawowym składzie, nie do końca zdrowy, a gdy dodamy do tego, że jest to piłkarz jeszcze młody, więc Frank Lampard moim zdaniem gospodarował jego siłami w sposób nieumiejętny, mając do dyspozycji naprawdę wartościowych zmienników w osobach Batshuayi. Oczywiście pamiętam o jego nieskuteczności, o tym, że no, czasami trzeba go szybko zdjąć z boiska, albo że trzeba odwrócić głowę, bo się nie chcę uwierzyć w to, jak można było zmarnować dogodną okazję. Zresztą no, każdy napastnik marnuje w swojej karierze setki, dwusetki, jak nazywamy okazje, które po prostu, po których piłka musi wpaść do siatki, a nie wpada. Myślę, że Frank Lampard cały czas myśli o sprowadzeniu napastnika. Zresztą chciał to zrobić już zimą. Nie udało się ściągnąć ani Mertensa, ani Cavaniego. Tak więc mając 3 zawodników, których nazwiska no, robią wrażenie na kibicach, czyli Abraham z kilkunastoma golami w tym sezonie, Giroud, mistrz świata, Batshuayi, także medalista mistrza świata i człowiek, który no, wielokrotnie ratował kolejne zespoły z opresji, wchodząc na boisko z ławki, to jednak cały czas nie jest do końca zadowolony z jakości, jaką prezentują napastnicy. No. Jeszcze wracając do Franka Lamparda, chwalono go po meczu z Bayernem, że ustawił tak zespół, że nie starał się za wszelką cenę grać na 0-0, że grali w końcu u siebie, no musieli coś pokazać. Utrzymał ustawienie z trójką
stoperów w meczu z Bournemouth, ale kiedy gospodarze wyszli na prowadzenie 2-1, to momentalnie przeszedł na grę czwórką. Wiemy, że Marcos Alonso to jest stworzony człowiek do gry w roli wahadłowego. W tej czwórce już nie wygląda tak dobrze, ale jednak ta zmiana nie wpłynęła za bardzo na niego. Chelsea przejęła inicjatywę, grając z czwórką obrońców i doprowadziła do wyrównania, więc to też może być dla niego sygnał, że może tak trochę na siłę szukał jakiejś zmiany w taktyce zespołu, może to by zaskoczyło. Pewnie nie tak jak za Antonio Conte, przejście na trójkę, ale może szukał takiego bodźca w zespole, który sprawi, że wyjdą z tego marazmu. No paradoksalnie Marcos Alonso jest obrońcą, a jego chyba najsłabszym ogniwem jest właśnie gra w defensywie, więc różnie to bywa z Hiszpanem. Chwila o Bournemouth. Niezwykle ważny punkt, no ale biorąc pod uwagę to, co już Adrian zdążył powiedzieć, ten kalendarz drużyny Diego Howe'a jest piekielnie trudny i czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, jakie mecze czekają zespół Bournemouth, no to można już powiedzieć, że ta przygoda Wisienek będzie naprawdę pod znakiem zapytania w Premier League? No trudno spodziewać się cudów po zespole Diego Howe'a. Tak naprawdę ten mecz, odkąd wyszli na to prowadzenie, wyglądał tak, że desperacko bronili się przed Chelsea, rzucali długie piłki gdzieś tam na ścigającego się Calluma Wilsona, który już tych sił tyle nie miał, żeby pojedynkować się z Azpilicuetą chociażby. No Ryan Fraser, no to jest niesamowita zagadka. Jeszcze latem wszyscy myśleli, że trafi do klubu z top six. Mm-hmm. A teraz chyba pierwszą asystę zaliczył po rzucie rożnym w tym spotkaniu, więc te liczby jego są... No słabe, ale też jeżeli popatrzymy na liczby piłkarzy, którzy w poprzednich sezonach dawali bardzo dużo Bormu, to mamy na myśli Kinga, okej, teraz strzelił bramkę, był Wilson, ale właśnie Fraser, no nie ma tych piłkarzy na tym odpowiednim poziomie Eddie Howe, ale też pytanie, z czego to może wynikać. No i też rekrutacja do zespołu, no Dominik Solanki nie zastąpi Calluma Wilsona, przede wszystkim musi najpierw strzelić bramkę w tym sezonie. No tak, to... Jeszcze nie strzelił bramki Dominik Solanki. Bournemouth z ogromnymi problemami, no ale ten punkt może okazać się rzeczywiście niezwykle kluczowy. Ja nie przywiązywałbym wagi do kalendarza spotkań jakiejkolwiek drużyny. Zresztą Bournemouth potrafiło wygrać na Stamford Bridge z Chelsea, zatem kilka innych trudnych spotkań może właśnie zmobilizuje zawodników i drużynę Ediego Howe'a, by zagrać właśnie tak jak Watford na przykład przeciwko Liverpoolowi. Natomiast no, można właściwie przyczepić do każdej formacji w drużynie Ediego Howe'a, bo defensywa popełnia mnóstwo błędów, może najmniej akurat młody bramkarz Ramsdale, tak już chciałem powiedzieć, Travers nie. Jeszcze nie tak dawno bronił, ale już jest Aaron Ramsdale, tak jest, 40-letni Boruc cały czas siedzi tylko na ławce rezerwowych, ale i druga linia gra dużo gorzej niż w ubiegłym sezonie. Wspomnieliśmy Calluma Wilsona, który już nie ma tylu sił, w ogóle dużo gorzej wygląda ta jego współpraca z Ryanem Frazierem, która była wręcz wzorcowa w ubiegłym sezonie. Joshua King jest dopiero po wyleczeniu kontuzji, no a Solanki okazuje się nie wypałem. Oczywiście nie można skreślić człowieka, który tak fantastycznie pomagał kolejnym reprezentacjom Anglii do lat 18, 19, 20, a akurat już w dorosłej piłce no, zupełnie mu się nie wiedzie w kolejnym klubie, bo przecież była i Chelsea, i Liverpool i wszędzie dostawał szansę. Nie zawsze w podstawowym składzie, ale naprawdę tych szans było sporo. Wydawało się, że w Bournemouth no, musi odżyć, musi odpalić. Nic takiego się nie stało. Zresztą to drugi z rzędu kupiony z Liverpoolu piłkarz po Jordanie Ibie, który w Bournemouth zupełnie nie może się odnaleźć. No dobrze, zostawiamy mecz Chelsea z Bournemouth, przechodzimy dalej. Tottenham Wolverhampton, porażka kogutów na własnym boisku z Wilkami. No i też pytanie, czy Jose Mourinho będzie musiał poczekać do momentu, aż wróci i Son, i Kane, żeby zobaczył, jak jego zespół gra tak, jakby tego sobie życzył Portugalczyk. Portugalczyk po spotkaniu przeciwko Wolverhampton, chociaż tutaj lepiej chyba używać imienia i nazwiska, bo tylu Portugalczyków uczestniczyło w tym spotkaniu, bo było przecież dwóch portugalskich menedżerów i w sumie aż 8 zawodników w obu drużynach. W Tottenhamu tylko Jedson Fernandes, ale było aż 7 w drużynie Wilków. Czy rzeczywiście musi czekać dopiero na powrót na boisko Sona i Kane'a Jose Mourinho? No moim zdaniem tak, wybitny fachowiec
ma cały czas w składzie piłkarzy, którzy powinni grać lepiej niż grają. Przypomnę, że Wilki przyjechały właściwie prosto z Hiszpanii na spotkanie do Londynu, a mimo to wykazały się i lepszym przygotowaniem fizycznym, i lepszą kondycją, i odrabiały straty, zresztą jak to Wilki, bo one w tym sezonie, nikt lepiej tego nie robi w Premier League. José Mourinho narzekał na to, że jego piłkarze byli za grzeczni, że nie byli bezwzględni, że byli bezzębni. Pytano go na konferencji prasowej, dlaczego posadził na ławce Alderweirelda i Vertonghena, a on odwracał pytanie, mówi: zapytajcie, dlaczego zagrałem z Dajerem w defensywie, a nie dlaczego kogoś posadziłem na ławce, a Dajer grał dobrze, a postawiłem na niego, bo jako jedyny z tej trójki potrafi wyprowadzać piłkę z własnego pola karnego czy z własnej połowy, bo przecież grał wcześniej w drugiej linii. No, Tottenham przegrał i tutaj nie ma jakiegoś, według mnie, większego usprawiedliwienia. Oczywiście Kane, oczywiście Sissoko i Son, z nimi koguty byłyby lepsze, ale tak jak powiedziałem na początku naszego programu, każdy zespół ma swoje problemy z kontuzjami. Akurat Tottenham ma w tej chwili większe, ale to nie jest wymówka. Myślę, że taki zespół jak Tottenham ma tylu reprezentantów różnych krajów w składzie, że powinien sobie lepiej radzić i lepiej grać, bo Tottenham oprócz tego, że nie wygrywa, to jeszcze gra przeciętnie, to była trzecia porażka z rzędu. Oczywiście licząc wszystkie rozgrywki, oczywiście rywale pokroju Chelsea, RB Leipzig czy Wolverhampton to są przeciwnicy z najwyższej półki, no ale można było z nimi zagrać przynajmniej lepsze spotkania. Oczywiście lepiej, jakby to jeszcze z wynikami szło w parze, no tym razem nie szło. No to prawda. Dużo zmian teraz w obronie, tak jak wspominał Rafał, też w środku pola. To myślisz, znak, Adrian, że José Mourinho cały czas szuka tej odpowiedniej formuły i taktycznej, bo wiemy, że zagrał trójką w obronie, ale też personalnej, no bo też kilka zmian dokonał w składzie. No, mówił o tym, przejmując Tottenham, że dla niego to zupełnie nowa sytuacja, bo nigdy nie trafiał do zespołu w trakcie sezonu, zawsze miał ten okres letni do przepracowania, do przeprowadzenia transferów, co jest w jego przypadku kluczowe. To nie jest taki poligon doświadczalny, że traktuje ten sezon jako przygotowanie do następnego. Tutaj trzeba zapewnić klubowi grę w europejskich pucharach, najlepiej w Lidze Mistrzów. Można jeszcze w tej Lidze Mistrzów coś ugrać. Kontuzje to jedno, no tak mi się wydaje, to jest taka dobra wymówka dla José Mourinho. Wiemy, jaki to jest menedżer, który raczej stawia na piłkarzy gotowych i chciałby takich w klubie mieć od razu. Tottenham z kolei jest zupełnie innym zespołem, on rozwija tych zawodników, taka jest filozofia klubu, czy to Kane, czy Ali, czy wcześniej Eriksen, Modric, buduje tych zawodników. Kibice mają zarzut do José Mourinho, dlaczego nie stawia na Parota, kiedy jest kontuzjowany Kane. On mówi, że Parot na ławkę wszedł tylko dlatego, że nie był gotowy na to spotkanie Lamela. Dlaczego nie stawia na Sessegnona, też młodego, obiecującego zawodnika? Dlaczego nie stara się ich rozwijać? Trochę przypomina to sytuację z Manchesteru United, no ale no pamiętajmy, musimy dać mu czas w Tottenhamie. Przede wszystkim musi też dostać pieniądze, które wyda na transfery, bo inaczej nie poradzi sobie z tym zespołem, nie utrzyma tego poziomu, który przez ponad 5 lat utrzymywał Mauricio Pochettino. No musimy właśnie pamiętać o tym, że Mourinho przyszedł do zespołu, który zajmował 14 miejsce w tabeli, a więc dokonał już za kadencji Portugalczyka dużego skoku w tabeli, ale też mam takie wrażenie, że ściągnięto José Mourinho po to, by Tottenham wreszcie zdobył jakieś trofeum. W tej sytuacji, w jakiej w tej chwili znajdują się koguty, można zdobyć tylko Puchar Anglii. On jest w zasięgu Londyńczyków, ale jeśli przypomnimy sobie, w jakich bólach zdobywał kolejne awanse, czyli mecze z Southampton, dwa z Middlesbrough, a więc zespołami, no, tak się przynajmniej wydaje w teorii, niższej klasy niż Tottenhamu, no to trudno uwierzyć w to, że uda się zdobyć FA Cup, chociaż akurat następna przeszkoda, czyli Norwich, wydaje się być w zasięgu, ale to od razu człowiek się cofa do piątkowego meczu z Leicester, no to z takim Norwich to raczej Tottenham sobie nie pogra, jak się zwłaszcza przypomni, jak sobie radził u siebie Southampton, gdzie
grał tak defensywnie, że kibice mimo zwycięstwa byli bardzo rozczarowani postawą Londyńczyków. No właśnie, no i też pytanie, jak kibice Tottenhamu patrzą na to, co się dzieje w klubie. Mauricio Pochettino jakby no przyzwyczaił ich do tego, że rzeczywiście oni prezentują ofensywny, ciekawy dla oka futbol. Teraz José Mourinho no, zgoła odmienny system prezentuje. Pytanie, czy Portugalczyk ma taki styl, czy nie może sobie pozwolić na to, bo jednak cały czas mamy w perspektywie to, że nie ma Kane'a i Sona. No ten mecz przeciwko Chelsea był taki, myślę, typowy dla José Mourinho w kłopotach. Tam zwycięstwo było zapisane po prostu od pierwszego gwizdka dla Chelsea. Niewiele Tottenham robił, żeby to spotkanie wygrać. Samobójczy gol w końcówce trochę tam polepszył odbiór tego spotkania, ale niewiele. No dużo kłopotów przed José Mourinho. Tak jak Rafał wspominał, został w zasadzie ten Puchar Anglii, bo też będzie trudno, myślę, odrobić im straty w meczu w rewanżowym z RB Lipsk. Ja myślę, że ten sezon no już jest spisany na straty, choć oni dogonili Chelsea na dystans jednego punktu. Później to już te ostatnie właśnie dwie porażki. Znowu Tottenham przez nie spadł w tej grupie pościgowej, już nie nadaje jej tempa. Podobno Son ma jednak wrócić wcześniej do gry niż zakładano. Ma grać w specjalnym opatrunku na rękę. Może to też być jakieś na pewno wzmocnienie dla tego zespołu, ale tak naprawdę no prawdziwą twarz Tottenhamu i tego projektu José Mourinho, myślę, poznamy dopiero w następnym sezonie i to on będzie kluczowy, żeby oceniać pracę Portugalczyka, nie tylko my jako fani Premier League, ale też władze Tottenhamu. No optymizm, tak. Optymizm co do wyników Tottenhamu i co do budowy atmosfery w szatni można było budować, ale tylko przez chwilę na zwycięstwie nad Manchesterem City, ale też jak człowiek na czynniki pierwsze rozbierze całe to spotkanie, no to też dojdzie do wniosku, że Tottenham wygrał ten mecz tylko dlatego, że kwadrans przed końcem obejrzał czerwoną kartkę Zinchenko, no i łatwiej grało się w 11 na 10, a pewnie gdyby Guardiola chciał ten mecz tylko zremisować w grając w 10 na 11, to zremisowałby, po prostu się otworzył i wtedy no tak. Mourinho mógł wygrać. Także nawet to zwycięstwo nad Manchesterem City, choć na pewno cenne, bo nad mistrzem Anglii, to jednak bardzo krótko z tego powodu mogli się cieszyć kibice Kogutów. Ale wiele powodów do radości mają kibice Wolverhampton. Wygrana z bezpośrednim rywalem do europejskich pucharów, z Tottenhamem. Zastanawiam się, czy to jest taka demonstracja siły Wilków, no bo jednak zwyciężyć z Tottenhamem, klubem, który przyzwyczaił nas do tego, że w ostatnich sezonach gra w Lidze Mistrzów, no to też pokazuje, jakie są aspiracje drużyny Nuno Espirito Santo w tym sezonie. Oni zdają sobie sprawę, że jednak jeżeli będą grali na takim poziomie, no to oni mogą spokojnie awansować do Ligi Mistrzów. Powszechnie uważa się na Wyspach, że ten drugi sezon po awansie do Ekstraklasy jest najtrudniejszy. No to popatrzmy, co w tym drugim sezonie po awansie robią Wilki. One są już w 1/8 finału Ligi Europy i zajmują miejsce naprawdę dobre do rozpoczęcia ataku na top 4. I naprawdę robią to w dobrym stylu. Przede wszystkim imponuje to, jak odrabiają straty. Przecież w tym spotkaniu z Tottenhamem po raz 18 w tym sezonie przegrywali 0-1, a przegrali z tych spotkań tylko 6, a więc strata gola po prostu nie działa na nich w taki sposób deprymujący i trzeba pochwalić Nuno Espirito Santo, bo to przecież też menedżer, który aż tak bardzo tym składem nie rotuje. Zresztą ma dość ograniczone możliwości. Ta ławka rezerwowych nie jest za długa, ale zawsze znajdzie tych 15-16 ludzi, na których może liczyć. A ponieważ odnalazł się kilka tygodni temu, odnalazł swoją formę Żota, z czego bardzo ucieszył się Jimenez, który nie musi już jako jedyny dźwigać tej odpowiedzialności za strzelanie bramek. Ten Doherty jest po prostu niezniszczalny. On nawet z rozbitą głową, krwawiącą przez 90 minut potrafi biegać od jednego pola karnego do drugiego i wszystko idzie tak po myśli Nuno Espirito Santo, mimo że ten sezon zaczął się koszmarnie, przecież Wilki były w strefie spadkowej. No to prawda. W twoim takim prywatnym rankingu, gdzie byś umieścił Wolverhampton? Na czwartym miejscu, czy może piąte, szóste? Jak to wygląda u ciebie, Adrianie?
No szczerze mówiąc, z tej grupy pościgowej to dla mnie to jest najpoważniejszy kandydat do zagrożenia Chelsea w tym, w tym momencie. No Espirito Santo mówił o tym, że... przepraszam, Rafale. Nie rozrabiamy. Nie rozrabiamy. To był ostatni raz. A, przepraszam. Że on chce mieć w swoim zespole po prostu styl, jasny, określony styl, jasną, określoną taktykę i nie zamierza tego zmieniać pod rywala, bo tu będą grali na wyjeździe, tu będą grali u siebie i faktycznie no, to jest żelazne ustawienie, żelazny skład. Tylko 20 piłkarzy w tym sezonie Premier League wystąpiło w koszulce Wolves. Najmniej ze wszystkich zespołów. Wspominaliśmy o Doherty'im, żelaznym człowieku w talii Nuno Espirito Santo. I oni faktycznie, nieważne z kim grają, grają po swojemu i to im przynosi wyniki, to im przynosi efekty. Nie narzekają na nadmiar meczów, skoro są zaangażowani w grze w Lidze Europy. No to w pierwszym meczu zrobili sobie taki zapas bramek, że mogą na drugi trochę zmian dokonać. No i tak sobie z tym radzą. No, bardzo, bardzo miło się patrzy na ten projekt, jak on się rozwija, choć wiadomo, dużo zastrzeżeń, że to zespół sterowany przez agenta i te portugalskie wpływy i tak dalej, ale na boisku udowadniają ogromną klasę, no i to jest najważniejsze. Jeszcze tylko przypomnijmy, przeciwko komu grał Nuno Espirito Santo w miniony weekend, a więc przeciwko swojemu byłemu szkoleniowcowi, José Mourinho, szkoleniowcowi, który trzymał cały czas Nuno Espirito Santo na ławce rezerwowych, bo grał Vitor Bahia w tych najważniejszych spotkaniach, bo przecież i Puchar UEFA Porto zdobyło i wygrało Ligę Mistrzów właśnie pod wodzą Mourinho z Nuno Espirito Santo siedzącym na ławce rezerwowych. No tak jest. Już przechodzimy do ostatniego spotkania. Everton remisuje 1-1. Na początek czas określić, czy była rzeczywiście przy tym drugim golu dla Evertonu ostatecznie nieuznanym, czy to była kontrowersja, czy nie. Przypominamy, że strzał Dominika Calvert-Lewina, tam Gylfi Sigurdsson był na spalonym, no ale tam niby brał udział. Był na pozycji spalonej. Był na pozycji spalonej, ale czy był na spalonym, no to pytanie do was. Jak wy interpretowaliście tą sytuację, Rafale? No zwykle zgadzałem się z Markiem Klattenbergiem, który byłem sędzią międzynarodowym, który oceniał po spotkaniach te takie najbardziej kontrowersyjne sytuacje. My w tym sezonie jesteśmy przyzwyczajeni, że VAR rysuje nam te linie, ocenia, czy ten duży palec prawej nogi był napastnika, był wysunięty za stopę obrońcy i czy był spalony, czy nie. No zawsze mamy w pamięci te dwie linie. Tymczasem w meczu Evertonu z Manchesterem United mieliśmy wszystko jak na dłoni. Widzieliśmy, kto gdzie stoi, nie trzeba było niczego rysować, tylko ocenić, czy Dawid De Gea, czy Sigurdsson przeszkadzał Dawidowi De Gei w interwencji, czy nie przeszkodził. Zdaniem Marka Klattenberga ten gol powinien zostać uznany, ponieważ w momencie oddawania strzału przez Dominika Calverta-Luina Dawid De Gea widział wszystko, nic więcej nie potrzebował do posiadania kontroli nad sytuacją, co się dzieje na boisku, że ten siedzący Sigurdsson, czy podkurczający nogi, czy podkulający nogi, czy ruszający tymi nogami, w każdym razie ta sytuacja nie powinna mieć wpływu na ocenę całego zdarzenia. Moim zdaniem arbiter VAR powinien uznać tego gola z jednego powodu, że sędzia główny uznał tego gola, a VAR zmienił sytuację. A ponieważ ta sytuacja nie była do końca jasna, a w przepisach jak byk stoi, że musi być błąd clear and obvious, czyli czysty i oczywisty, w tej sytuacji moim zdaniem sędzia powinien uznać gola. Mi się wydaje, że cała kontrowersja wokół tej sytuacji wynika z tego, że ona była tak niecodzienna. Tak, to prawda. Bo czytając wyjaśnienie tej całej sytuacji, gdyby Gylfi Sigurdsson stał na nogach w tej pozycji, na której leżał teraz i puścił tę piłkę między nogami, nie mielibyśmy żadnych wątpliwości, że brał udział w akcji i angażował Dawida De Gea, ale dlatego, że on leżał i podkurczył te nogi, no to nagle coś tam w głowie zaczyna inaczej pracować. Też arbiter podbiegł od razu do swojego asystenta, więc możliwe, że on mu to zasygnalizował, że coś tam było nie tak. No, tłumaczenia są takie, że to był jak najbardziej słusznie anulowany gol. Nie chodzi o to, czy zasłaniał Dawidowi De Gea pole widzenia, czy angażował go na tyle, że Dawid De Gea nie mógł interweniować. Mhm. Oczywiście mógł, on został zmulony rykoszetem, nie zachowaniem Sigurdssona, ale widział Sigurdssona i on brał udział w tej akcji, więc dlatego tego gola
nie uznano. Co innego, gdyby ta piłka została przez Maguire'a celowo skierowana no tak. w kierunku swojego bramkarza, no to wtedy jak najbardziej powinno się tego gola anulować, a tak zaliczyć, a tak został anulowany. Tak, to, że brał udział w tej akcji Sigurdsson, nie podlega wątpliwości, no bo wiemy, po co podkurczył nogi, po to, żeby piłka mogła przelecieć w kierunku bramki. Właśnie mnie najbardziej zastanawia to, że skoro sędzia główny pokazał, że jest gol, to już tego nie powinien zmieniać VAR, bo gdyby no było tak. odwrotnie, sędzia mój nie ma gola, to też zgodziłbym się wtedy z VAR-em, że nie uznajemy tego gola, że tutaj nie powinno być zmiany decyzji sędziego boiskowego. Natomiast gdyby ja siedział na warze, a sędzia główny powiedział, ja nie podejmuję żadnej decyzji, proszę to oceniać, to ja bym wówczas gola nie uznał. Okej. Koniec już z tymi kontrowersjami. Teraz czas porozmawiać o bramkarzach, bo... To jeszcze większa kontrowersja. No to tak, bo Jordan Pickford i David De Gea mogą zostać pogodzeni w przyszłym sezonie przez Deana Hendersona. No i pytanie, czy Jordan Pickford powinien utrzymać miejsce w kadrze Anglii na Euro 2020? No bo umówmy się, bramkarz Evertonu co i rusz popełnia jakiś błąd. Teraz też przy tym golu Fernandesza był, jak sam powiedział, był tak w pół metra źle ustawiony. No i David De Gea też popełnił kardynalny błąd przy tym pierwszym golu. Wyprzedził go Dominic Calvert-Lewin. No i pytanie, czy ten status quo zarówno w reprezentacji Anglii, jak i w Manchesterze United w przyszłym sezonie może ulec zmianie? Przede wszystkim menedżerowie obu zespołów nie są selekcjonerami reprezentacji. Oni nie będą patrzyli na to, czy tam Luis Enrique potrzebuje De Gea w kadrze, czy Gareth Southgate potrzebuje Pickforda. Myślę, że zwłaszcza Pickford, jego pozycja w kadrze jest niepodważalna, ale wśród trzech bramkarzy, natomiast czy będzie jedynką, no trudno zgadnąć, bo rzeczywiście tych błędów popełnia najwięcej w tych takich oficjalnych statystykach Premier League, no jak byk figuruje, że Pickford, De Gea, Dubravka to bramkarze, którzy popełniają najwięcej i Leno to bramkarze, którzy popełniają najwięcej błędów. Błędów, które kończą się utratą gola, bo innych nie wspominamy w tej klasyfikacji. Oczywiście są to też bramkarze i De Gea i Pickford, którzy nawet w tym meczu Manchester United z Evertonem, więc w tym spotkaniu niedzielnym, mieli kilka naprawdę wybitnych interwencji. No i teraz pytanie, czy menedżerowi to wystarczy, czy nie. No, Roy Keane twierdzi, że powinien zamordować swojego bramkarza Ole Gunnar Solskjaer, a ten odpowiada, że De Gea to najlepszy bramkarz na świecie. No i bądź tu człowieku mądry, skoro tak dwie skrajne opinie słyszysz od ludzi no, związanych z futbolem. Oczywiście Keane to wyjątkowa. On sam w sobie jest jedną wielką kontrowersją, ale ma prawo do wyrażania takiej nawet skrajnej opinii. No, my jesteśmy też zainteresowani tym, kto będzie stał w bramce reprezentacji Hiszpanii, bo przecież jest Kepa jest De Gea i obaj, jeden nie gra, chociaż dzisiaj przeciwko Liverpoolowi właśnie on ma stanąć w bramce, a De Gea gra dużo gorzej niż w poprzednich sezonach, co do tego nie ma wątpliwości. To przecież jeden właściwie piłkarz z tych grających obecnie w podstawowym składzie Manchester United, bo jeszcze drugi jest Jones, który pamięta mistrzostwo Anglii zdobywane za Alexa Fergusona, wypożyczono Younga, więc został tylko Jones, który w zasadzie nie gra, i De Gea, no a za kadencji Fergusona, no to był najlepszy bramkarz w Premier League i nie podlegało to właściwie dyskusji. Zresztą seryjnie zdobywał miejsce w 11 sezonu. No to prawda. A Adrian, jak ty uważasz, czy rzeczywiście w tym przyszłym sezonie Dean Henderson, który ma naprawdę fantastyczny sezon w barwach Sheffield United, może wygryźć Davide De Gea? Wyobrażasz sobie taki scenariusz, że rzeczywiście Ole Gunnar Solskjaer mówi basta, rezygnuje z tak doświadczonego i z tak zasłużonego bramkarza, jakim jest David De Gea, i wprowadza świeżą, nową krew i daje szansę Deanowi Hendersonowi? Ja myślę, że w następnym sezonie na pewno do tego nie dojdzie. To może być jeszcze jeden sezon wypożyczenia Hendersona do Sheffield United. No, przedłużono kontrakt z Davidem De Geą. To... Ale 375 tysięcy funtów tygodniowo, więc tak, to nie jest mało. Nie bez powodu przedłużono ten kontrakt, ale to będzie jedna z najtrudniejszych, myślę, decyzji w ostatnich latach w zespole Manchesteru United, no bo mają bramkarza na lata w postaci Deana Hendersona. De Gea pewnie można sprzedać za duże pieniądze do wielu klubów. Paris Saint-Germain pewnie
będzie jednym z kandydatów do pozyskania Hiszpana. Co ciekawe, te wszystkie jego błędy nie wynikają tyle może z rzemiosła bramkarskiego, co po prostu z braku koncentracji. To jest gdzieś piłka, która przechodzi między dłońmi. To jest, tak jak teraz, za długie zwlekanie z wybiciem tej piłki. Czy jeszcze w poprzednim końcówce poprzedniego sezonu z Barceloną też takie proste błędy wynikające z braku koncentracji, więc może to jest kłopotem Hiszpana w ostatnich miesiącach, ale wątpię, żeby aż na taką odważną decyzję się zdecydowano tego lata, co innego w przyszłym. Jeśli kolejny dobry sezon Henderson rozegra na wypożyczeniu, no to naprawdę poważne dylematy czekają władze United. Co zrobić z pozycją bramkarza? Jeszcze przecież na ławce mają chyba najlepszego bramkarza, który godzi się z rolą rezerwowego i wcale nie zabiega o to, żeby być pierwszym. Tak, argentyńscy bramkarze to tacy etatowi rezerwowi. Też. Caballero, Garzaniga akurat teraz zagrał, bo kontuzjowany był Lloris. Jeszcze wrócę na chwilę do przyczyn błędów popełnianych przez De Gea, bo podobny błąd. No, taki duży błąd popełnił w meczu z Watfordem, kiedy przepuścił strzał Ismaili Sara. Natomiast moim zdaniem niewykluczone, że przyczyną tych błędów jest także fakt, że on już jest za długo na tym Old Trafford, że jest trochę już znużony. No nie chcę powiedzieć, że ma przesyt tych wszystkich trofeów, bo aż tak dużo ich w końcu nie zdobył. Zresztą w europejskich pucharach, no nie, Ligę Europy wygrał. Tak. No w każdym razie może też, zresztą był już taki moment, kiedy wydawało się, że opuści Manchester United i przesuniesie się do Realu Madryt. Tam w ostatnim dniu transferowego okienka faks wypuszczono z Old Trafford o kilkadziesiąt sekund za późno, no i już UEFA nie chciała zaakceptować takiego kontraktu i pozostał na Old Trafford. Także może to jest powodem, że i słabsze wyniki całego zespołu, że także obniżył loty De Gea. Chociaż on często, nawet jak cały zespół grał słabo, no to potrafił się wyróżnić i to na takim mistrzowskim poziomie. Dobrze, i tu stawiamy kropkę. To było Radio Kanał na Wyspach. Moimi gośćmi byli Rafał Nachorny. Dziękuję bardzo. Adrian Olek, dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję, a teraz czas na OSTR-a i tytuł piosenki to W drodze po szczęście. Także do usłyszenia. Czy wierzyć mam w ten niemal cud, czy raczej to znów przejaw snu? Choć życiem rządzi schemat jula, miasto zamienia na strój. Mówią miłości nie ma już, pozwól na serce przelać miód. Mam słabą głowę, silną wolę, uzależniony stan, w stanie pożądania założeń. Założę się, że odpuściłeś sobie i załodzę. Platyna, zdrowie, czas, pragnienia leżą na podłodze. To moja dziś droga, czasami zbyt droga. Zanim skonam będę swymi marzeniami żyć w słowach. Młoda wiara naszych doznań, Karakorum, kontra wiara, Biblia, Koran, krwawy folwark, pandemonium. Tak, jestem wierzący, wierzę w siebie. Kolejny grzech, a może dowód, czego jestem pewien. Rodzina, praca, krew, stres, podróże przez ten teren. Ku niebu jak NASA, lot w przestrzeń, przeznaczenie. Proszę, złapnie za rękę, zabiorę ciebie w miejsce piękniejsze niż raj. Czerwone jak serce, nad głowami powietrzem, gwizdy odpar. W drodze po szczęście, szaleństwem by było nie móc zbić się do gwiazd. Jak nocą okęcie blask przyciąga wzrok, zwłaszcza gdy wyjdziesz na dach. Mam przez stylówę, inaczej powiem przekrój. Jak chcesz to zrozumieć, to mnie człowiek przekrój. Masz myśli mojej przekrój, te w twojej głowie przestój. Bez fałszu, zbędnych korekt, kolejny projekt jest tu. Gadają w nocnych barach, kto tu mocny w barach. Gangsterskie opowieści trenują kłąby braga. Sława do zbrodni namawia, czy tak wyobraźnia działa. Nadmiar emocji od starań, wyżyć w zasadach bezprawia. Chcesz mnie zapoznać z oszustwem, by zobaczyć co masz w sercu. Nie muszę zaglądać pod bluzkę.
Odbijam prawdę w lustrze, kocham życie, nawet jeśli bywa czasem rakotwórcze. Nie ma wiedzy bez pasji, ponoć masakruje wersy, Remi Poniaski. Krypto przelew w agresji na kartki, jeśli pytasz kto przeżył, jestem pierwszy z ostatnich. Proszę złap mnie za rękę, zabiorę ciebie w miejsce piękniejsze niż raj. Czerwone jak serce, nad głowami powietrzem gliste od par. W drodze po szczęście, szaleństwem by było nie móc zbić się do gwiazd. Jak nocą okręcie blask, przyciąga wzrok, zwłaszcza gdy wyjdziesz na dach.